W dzisiejszym programie poznasz Macierz Eisenhowera, dowiesz się, czym jest metoda ABC, zgłębisz tajniki metody Alpen. Adam Szaran. Katarzyna Szaran. W tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zarządzaniu czasem, ale w takim trzecim ujęciu, którego jeszcze nie robiliśmy, bo mówiliśmy Państwu o tym, jak zadbać o własne życie i zarządzać tam dobrze czasem, żeby znaleźć dla siebie miejsce na samorealizację, na to, żeby być szczęśliwym w życiu. Mówiliśmy też już o tym, jak nie tracić czasu, czyli o zadaniach firmowych, o życiu w firmie i o tym, jak pozbyć się wszelkiego rodzaju rozpraszaczy. Mówiliśmy o metodzie zjedzenia żaby na start, mówiliśmy o tym, żeby pracować w systemie blokowym, o tym, żeby sobie stworzyć takie centrum dowodzenia. No a dzisiaj będziemy patrzyli na to, jak układać swoje zadania w czasie, bo nie zarządzamy czasem, tylko bardziej tym, co się w tym czasie dzieje, czyli zadaniami. I będziemy mówili o tym, jakie są metody do tego, żeby tutaj wprowadzić pewnego rodzaju optymalizację i podzielimy się trzema takimi metodami, które są dosyć znane i lubiane, więc być może warto je na nowo na nie spojrzeć i je też stosować. Jedną z takich metod, którą właśnie na początek zaprezentujemy, jest Macierz Eisenhowera. Eisenhower był to 34. prezydent Stanów Zjednoczonych i generał armii właśnie Stanów Zjednoczonych. I właśnie mamy tutaj taką Macierz Eisenhowera, w której przede wszystkim ważne są dwa wektory. Chodzi tutaj o ważność i pilność. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Ważność. Tutaj wrzucamy wszystkie zadania, które są ważne na tyle, że przybliżają nas do jakiegoś celu. Czyli to jest ważne, co przybliża mnie do celu. A zadania pilne to są wszystkie zadania, które są po prostu konieczne do wykonania z uwagi na zbliżający się termin. Tak, jak będziemy rozważali te ćwiartki, które są na wykresie, to będzie od razu widać tą różnicę, że czasami nam się coś wydaje ważne, a tak naprawdę nie jest ważne z perspektywy tego, co Kasia powiedziała, czyli celu takiego, który mam w firmie, jakichś KPI-ów albo realizacji targetów, dokładnie tak. I my się zwykle koncentrujemy na tej ćwiartce, która jest po lewej stronie na górze i tam są rzeczy ważne. No i jednocześnie one są pilne i koncentrujemy się na tym, dlatego że no jak coś jest pilne, ma ten, zbliża się czas na wykonanie danego zadania, a przybliża nas do celu, czyli jest takie kaloryczne. Na przykład ja mam zrobić ofertę dla klienta, wiem, że on to jest pro forma, on już na pewno to kupi, tylko on musi mieć to dzisiaj, to ja siedzę, ja to robię, bo nie zrobiłem tego wczoraj, przedwczoraj i tutaj jest pełna koncentracja naszej uwagi i to nie jest do końca dobrze, dlatego że tam są rzeczy, które nas stresują, tam są rzeczy, które wywołują nasze ciśnienie. Dlatego właśnie powinniśmy zadbać o to, żeby w tej ćwiartce jak najmniej pojawiały się rzeczy. Ona nas skoncentruje, ale nie jest dla nas dobra. I jak spojrzymy z powrotem na wykres, poprosimy jeszcze raz wykres, to mamy następną ćwiartkę. Po prawej stronie jest taka ćwiartka, w której są zadania, które być może mają jeszcze jakiś zakres czasu, czyli one są ważne, one przybliżają nas do celu, ale jeszcze jest pewien zakres czasu na ich wykonanie. I tutaj należy pamiętać, że rzeczy stąd bardzo łatwo przechodzą do tej ćwiartki, która nas stresuje, czyli do tego, do ważnych i pilnych, więc sztuką jest zadbać o to, żeby coś, co jest ważne, jeszcze nie pilne, żeby było rozładowane na tym etapie. I tutaj jest pełna nasza koncentracja. Tutaj jest napisane zaplanuj właśnie dlatego, że to powinniśmy planować w czasie, tak żeby rzeczywiście tutaj nie ulegać właśnie syndromowi, który opisywaliśmy w poprzednim programie Parkinsona, że tak naprawdę nam się zadanie zawsze rozszerza, tak jak czas nam pokazuje, że jest dostępny, to nam zadanie zajmuje cały ten czas. Tutaj sztuką jest to, żeby na tym etapie rozładować jak najwięcej zadań, wskutek czego nie będzie tego stresu związanego z lewą ćwiartką, a tutaj w tej ćwiartce, gdzie mamy zapisane, żeby planować, to tutaj jest pełna nasza efektywność, poczucie sprawczości, dlatego tutaj powinniśmy mieć pełną koncentrację. Tak, no a kolejna ćwiartka są to zadania z kolei nieważne, ale pilne. I to jest właśnie taka ciekawostka, ponieważ tutaj są zadania, które nie przybliżają nas do celu, nie wpływają na efektywność naszej pracy, ale jednocześnie z jakichś powodów musimy je wykonać. Nasuwają mi się tutaj rachunki wszelkiego rodzaju, na przykład weźmy rachunki za internet. W momencie, kiedy ja nie zapłacę tego rachunku, no to zaczynam się bać, że mi po prostu odetną internet. Czyli jest to sprawa pilna, no bo nie chciałabym
stracić internetu. Jednocześnie, czy samo posiadanie internetu przybliża mnie do jakiegoś celu, jakim jest na przykład sprzedaż? No niekoniecznie, aczkolwiek wiadomo, że po prostu internet jest nam potrzebny. Popatrz, wydawałoby się, że nas przybliża, że to jest bardzo ważne, nie? Mówisz, ważne, muszę mieć internet, ale z drugiej strony, no sam internet nie sprawia, że ja coś sprzedam, że ja pomogę klientowi. No z perspektywy realizacji celu to jest rzecz, którą muszę mieć, no ale ona nie przybliży, samo posiadanie internetu nie przybliża mnie. Dlatego warto takie zadania móc zdelegować po prostu na kogoś. Jest coś innego, jest coś do zrobienia, wymaga to terminu, więc po prostu komuś oddaję. Bo one są takie administracyjne, prawda? I zasada jest taka sama na dole, jak i na górze, że tam była jeszcze jedna ćwiartka, że jeżeli my w tej ćwiartce ostatniej, która jest na wykresie, pokażmy jeszcze raz, jeżeli tutaj coś przeoczymy i nie zrobimy, no to on to przejdzie do tych zadań pilnych. Czyli są zadania tam, gdzie jest napisane porzuć. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, że... To są zadania niepilne i nieważne, no. Więc zdawałoby się, no ani pilne, ani ważne. Nie przybliża do celu, nie muszę niczego robić, bo mnie czas nie goni. Czyli po prostu to porzucić. Ale wiadomo, no ciężko jest... Niektóre zadania są moje i nie mogę ich porzucić, ale zdelegować jak najbardziej. Nie? Niektóre są ważne. No tu trzeba rozsądzić. Tak czy inaczej koncentrujemy się na górze wykresu i na tej ćwiartce prawej jest napisane, co mamy robić z poszczególnymi zadaniami. I to jest pierwsza metodologia, którą chcieliśmy przedstawić. Natomiast jeżeli ta metodologia wydaje się zbyt skomplikowana, no to mamy prostszą. Tak, i prostszą metodą jest metoda ABC, analiza ABC. I ona ma swoją genezę w zasadzie chyba w metodzie Pareto też. Tutaj chodzi o to, że 20% klientów przynosi nam 80% zysków. Albo przez 80% czasu nosimy głównie 20% ubrań. Czyli generalnie no tutaj jest taka zależność. Tutaj wiadomo, widzimy, ona wygląda trochę inaczej, ale wszystko sprowadza się do... Do tego, że są pewne zadania bardziej kaloryczne. Dokładnie. I są takie mniej kaloryczne. Zwykle te bardziej kaloryczne ich jest mniej, jest trudniej wykonać, ale bardziej przybliżają nas do celu. Jeżeli się właśnie posłużymy zasadą Pareto, tutaj trochę inaczej rozpisaną, jak Kasia zauważyła, no to mamy trzy typy zadań. Zadania A to są zadania, które stanowią tylko 15% z naszej listy zadań, natomiast one są bardzo koloryczne. One nas najbardziej przybliżają do celu. Są zadania typu B, one nas przybliżają do celu tak w 20%. Ich jest też około 20%. I są też te zadania C. One de facto nie mają kaloryczności. One nie niosą ze sobą dużych efektów, a ich jest najwięcej. I teraz jeżeli mamy taką listę zadań różnych, które mamy do wykonania w czasie, to może być jeden dzień, ale tak naprawdę długofalowo możemy popatrzeć nawet na cały miesiąc, to chodzi o to, żeby sobie poznaczyć A, B, C te zadania i koncentrować się, zaczynać od tych, które mają oznaczenie A. One są najbardziej koloryczne, najbardziej nam na nich zależy, więc na nich się powinniśmy najbardziej koncentrować. Następnie dopiero przechodzić do B, a jak zastanie czas na C, no to dopiero C robić. I powiem Państwu, to jest bardzo prosta analiza i ja bardziej się właśnie w jej kierunku patrzę i bardziej ją stosuję niż jakąkolwiek inną. Zadanie ABC wyznaczamy i realizujemy zgodnie zresztą z oznaczeniem literowym. Tak, ale ja z kolei wolę inną metodę, metodę Alpen. Ona jest często stosowana w przypadku, kiedy chcemy ustalić sobie zakres zadań na dany dzień. Alpen jest to akronim słów od, właściwie tak, od niemieckich słów, akronim liter od niemieckich słów Aufgaben, Langeschatzen, Pufferzeiten einplanen, Entscheidungen treffen i nach Kontrollen. No, ja, ich bin zufrieden, ja. Tak, ale generalnie Aufgaben, czyli zadania. Zaczynam dzień pracy, robię sobie listę zadań i wypisuję to, co chciałabym w dany dzień zrobić. Dalej mamy Lange, czyli po prostu czas. Oznaczam sobie, ile czasu chcę przeznaczyć albo muszę przeznaczyć na kolejne zadania. Następnie mamy Pufferzeiten, czyli przerwy, żeby jednak sobie zarezerwować czas czy na regenerację, czy po prostu nawet na coś tak przyziemnego jak lunch. Następnie mamy priorytety i tutaj właśnie muszę ustalić, które zadania są no, wedle ważności, które są najbardziej ważne i je w pierwszej kolejności będę wykonywała. No i na koniec, pewnie już na koniec dnia, po realizacji wszystkich zadań jest kontrola, żeby sprawdzić, czy udało mi się zrealizować to, co sobie zaplanowałam. Tak, i ta metoda bardzo mocno pasuje do tego, żeby tak krótkofalowo na dany dzień planować zadania, czyli pierwszy ten etap jest listowaniem zadań.
Na tym etapie trzeba to rozpisać jak najbardziej dokładnie, po to, żeby oszacować dokładny czas. Jak szacujemy czas, to tam trzeba by było co do minuty oszacować, ile nam dane zadanie zajmie czasu. Na etapie, na którym my planujemy przerwy, trzeba pamiętać o zasadzie, która już była przez nas omawiana, że jednak wiemy, że 40% naszego czasu ucieknie na nieprzewidziane sytuacje, jakieś wybicia z rytmu, więc 60 do 40 planujemy, tylko 60% czasu jest do wypełnienia. I ta metoda, którą ty tak lubisz, bo jest z języka niemieckiego, który lubisz, a ja nie lubię, ona pozwala nam też zaadoptować poprzednie dwie. Czyli jak my priorytety ustalamy, to tam możemy sobie ABC ustalić, od czego zaczynam, na czym kończę. I w ten sposób rzeczywiście połączyliśmy metody ze sobą. Także planujmy zadania, efektywnie wykorzystujmy każdą minutę z naszego życia, a efekty przyjdą z czasem. Tak, i za dzisiejszy program dziękujemy. Pamiętajcie, że możemy się spotkać na salach szkoleniowych i zapraszamy do kolejnego odcinka.